Marta Szymik-Telesz, Odgłosy Góry Zamkowej, a moim i Państwa gościem jest Natalia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na próbie zespołu jazzowego, o którym więcej właśnie opowie Natalia. Jak to wygląda? Spotykamy się 2 razy w tygodniu. W poniedziałki mamy wspólny zespół jazzowy, gdzie wszyscy instrumentaliści się spotykają, a w czwartki mamy takie, powiedzmy, w duetach bądź solo, właśnie konsultacje bardziej z panem Sośniakiem, gdzie możemy rozwijać własne pasje i dodatkowe właśnie takie talenty ukryte w nas. Zespół jazzowy to jest taka propozycja dodatkowa tutaj w szkole muzycznej. Dokładnie. Możemy na nią przyjść. Ja osobiście się od zawsze interesowałam jazzem. No i chodzę sobie od 3 lat w sumie, odkąd zaistniał ten zespół jazzowy, taka propozycja. Pan Sylwester Sośniak, nasz, powiedzmy, tutaj nauczyciel, który czuwa nad nami i nad tym, co tworzymy i co chcemy dalej tworzyć. To zespół, który działa, ale zawsze można dołączyć. Oczywiście, bardzo serdecznie zapraszamy, bo jest to świetna propozycja dla osób też, które chcą się po prostu czegoś dowiedzieć. Bardziej też można siąść, posłuchać o harmonii, która jest kompletnie różni się od harmonii takiej klasycznej, o której na co dzień uczymy się tutaj w szkole muzycznej. No i właśnie, bo jeżeli to zespół, to wy się też musicie zgrać, czyli to jest taki też dobry początek do jakiejś tam dalszej kariery czy działalności w zespołach. Dokładnie, no jest to dla nas świetne, bo możemy nowe przyjaźnie tutaj połączyć i możemy się realizować w naszym wspólnym naszej wspólnej odskoczni, którą jest jazz. No i nie ukrywam, że czuję się na tym zespole, że to jest mój azyl, to jest moje miejsce. No właśnie, same superlatywy, ale czy są też jakieś trudności z takiej tutaj gry w takim zespole? Tak, oczywiście, jako również instrumentalistka tutaj, no wiadomo, różne skale, pentatoniki, które uczymy się, ćwiczymy. Jazz to też jest bardzo wymagający gatunek muzyczny, tak jak każdy, który trzeba ćwiczyć, również z metronomem, bo i rytm. Tutaj wszystko jest ważne i wszystko musi współbrzmieć. No właśnie, to jest bardzo ważne, żeby to współbrzmiało. Czy wy gdzieś się prezentujecie, występujecie, koncertujecie? No na razie przez pandemię, bo to tak dosłownie rok czy 2 lata przed pandemią stworzył się ten zespół jazzowy i szczerze występujemy tutaj w szkole muzycznej i mam nadzieję, że będziemy więcej, bardziej otwarci na jakieś większe eventy. Czyli co, możemy na koniec zaprosić właśnie tutaj, żeby też dołączyć do tego zespołu, myślę, naszych widzów czy uczniów tutaj szkoły muzycznej też, nie? Oczywiście, bardzo serdecznie zapraszamy. Świetny klimat, cudowny nauczyciel i cudowni ludzie. Co nam dzisiaj zaprezentujecie, zagracie? Dzisiaj pierwszym utworem, który Państwu zaprezentujemy, jest Kanon, a drugim utworkiem to jest standard jazzowy My Funny Valentine. To w takim razie słuchamy.